Krzyś Tarnowski oznajmił rodzicom, że musi na chwilę wyjść. Nie tłumaczył, o co chodzi. Gdzie się wybiera, ani z kim. Rodzice nie dopytywali. Mama upomniała tylko, by się nie włóczył za długo. Krzyś nie był jeszcze pełnoletni. Do tego nazajutrz miał iść do szkoły. 16-latek ubrał buty, zrzucił kurtkę i wyszedł. Na ścianie przedpokoju wisiał papierowy kalendarz. 31 marca 1999 roku. Środa. Pod spodem widniało porzekadło. We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka. 8 kwietnia policjanci wyłowią ciało Krzysia z rzeki. We start with breaking news. Take a look, this 10-year-old girl missing now for more than 12 hours. A massive search is underway in Westminster. He is the same man that was taken into custody yesterday when police arrived on the scene. So talk to us about what police are sharing about this investigation, Megan. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak większość z Was wie, odcinki pojawiają się bardzo rzadko, dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco i jesteście po raz pierwszy na tym kanale, zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie. Tam staram się informować o postępach w pracy nad kolejnymi filmami. A jeżeli ktoś nadal ma interes do mojej osoby, zapraszam na mojego TikToka. Tam również omawiam sprawy kryminalne, ale w taki dość lightowy sposób. A sprawa, którą się dzisiaj zajmiemy, jest porażająca i tak zdaję sobie sprawę, że każda sprawa, o której mówię, właśnie taka jest, ale w tej historii poraża wiek sprawców oraz okoliczności zdarzenia. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Krzyś Tarnowski pochodził z Raciborza, niewielkiego miasta położonego w południowej części Polski w województwie śląskim. W wieku 16 lat przeprowadził się z rodzicami na Ostróg, dawniej Bosacz. Zmiana dzielnicy oznaczała dla Krzysia nową szkołę i kolegów. Dla chłopca ten zwrot w życiu okaże się znaczący. Obawiał się, jak to będzie. Nowe środowisko budziło niepokój. Nie bezpodstawnie. Krzyś na pierwszy rzut oka niczym nie wyróżniał się od swoich rówieśników. Jednak borykał się z niedosłuchem, co szybko stało się przedmiotem żartów nowych kolegów. Niektórzy wyśmiewali jego ułomność. Młodzież bywa okrutna, nie przebiera w słowach. Któregoś dnia ktoś nadał mu prześmiewczy pseudonim Radyjko, ponieważ nosił aparat słuchowy. Od tamtej pory mało kto pamiętał, jak chłopak miał naprawdę na imię. Wołano po prostu Radyjko. Na dodatek niedosłuch skutkował wadą wymowy. Krzyś był jednak ambitny. Pomimo nieprzyjemności, jakie go dotykały, przykładał sporą wagę do nauki. Codziennie w zaciszu swojego niewielkiego pokoju skrupulatnie uczył się po kilkanaście godzin. Tak, aby nadążyć za kolegami. Miał sporo do nadrobienia. Rodzice mimo niepełnosprawności posłali go do zwykłej szkoły. Choć ta specjalna na pewno zaoszczędziłaby mu wielu stresów. Krzyś miał pozytywne usposobienie. Pomimo przykrości, jakie go spotykały, nigdy się nie skarżył. Co więcej, sam był opoką dla rodziców. Chętnie im pomagał i wspierał, tak jak umiał najlepiej. Choćby dobrym słowem. Musicie być silni, powtarzał. A oni starali się właśnie tacy być. Dzień zaginięcia. 31 marca 1999 roku. Wieczorem w mieszkaniu Tarnowskich nieoczekiwanie zadzwonił telefon. Słuchawkę podniosła mama Krzysia, wyraźnie zdziwiona, że ktoś ich niepokoi o tej porze. Na zegarze wybiło w 9:30. Po drugiej stronie odezwał się Artur G., kolega Krzysia. Jego głos brzmiał nerwowo. Zapytał, czy może poprosić kolegę do telefonu. Mama bez wahania podała synowi słuchawkę. Krzyś zamienił z kolegą kilka słów, po czym oznajmił rodzicom, że musi na chwilę wyjść. Nie tłumaczył mamie, o co chodziło, a ona nie dopytywała.
Poprosiła tylko, by nie włóczył się zbyt długo. Wieczór był stosunkowo chłodny. Na dodatek jutro Krzyś miał od rana szkołę. Chłopak skinął głową na znak zrozumienia. Czym prędzej udał się do przedpokoju. Tam ubrał buty, kurtkę i po chwili zniknął za drzwiami. Był podekscytowany. Jakiś czas temu polecił koledze kupić pistolet. Po co był mu potrzebny pistolet, pozostawało tajemnicą. Wieczór był rześki. Chłopak żwawym krokiem szedł w kierunku umówionego miejsca. Kolega miał czekać przy huśtawkach obok ulicy Armii Krajowej. Poszukiwania. Mijały godziny, a Krzyś nie wracał do domu. Tarnowscy byli jednocześnie poirytowani i zaniepokojeni tym faktem. Co się dzieje? Krzyś nigdy tak długo nie włóczył się po podwórku. Przynajmniej nie w środku tygodnia, powtarzała mama. Sekundnik kuchennego zegara wygrywał złowróżbną melodię. W którymś momencie stwierdzili, że nie mogą tak dłużej siedzieć z założonymi rękami. Jeszcze tej samej nocy rozpoczęli poszukiwania. Czym prędzej ubrali kurtki i wyszli. Osiedle spało. Tylko w niektórych oknach można było dostrzec poświatem telewizora. W pierwszej kolejności udali się do Artura, z którym Krzyś rozmawiał przez telefon i z którym prawdopodobnie miał się spotkać tego wieczora. Pani Tarnowska łudziła się, że syn się zasiedział. Mąż starał się ją uspokajać. Weszli do klatki i skierowali się w stronę drzwi kolegi. Na korytarzu rozbrzmiewał jedynie stukot ich butów. Wkrótce stali już pod drzwiami. Długo pukali, ale niestety nikt nie otwierał. Zdawało się, że nie zastali nikogo w mieszkaniu. Pan Tarnowski czuł, że nie wróży to niczego dobrego. Nie chciał jednak dodatkowo stresować żony swoimi obawami. Rodzice sukcesywnie rozpytywali kolegów, czy wiedzą, co się dzieje z ich synem. Ale każdy rozkładał ręce. Robiło się coraz później. Tarnowscy czym prędzej zawiadomili policję o zniknięciu syna. Wreszcie ktoś oznajmił, że widział Krzysia, jak ten szedł w stronę huśtawek na spotkanie z Przemysławem. Policja poleciła rodzicom powrót do mieszkania na wypadek, gdyby syn wrócił. Prawie nie zmrużyli oka. Obawiali się, co przyniesie jutro. Pani Tarnowska w jedną noc wydawała się postarzeć o dekadę. Do tego kręciło jej się w głowie z bezsilności. Następnego dnia rano udali się do domu wspomnianego kolegi, Przemysława. Niestety i jego nie zastali w mieszkaniu. Przyjęła ich jego matka. Kobieta była ewidentnie zmieszana wizytą. Zdawała się unikać kontaktu wzrokowego. Paliła nerwowo papierosy. Jednego po drugim. Mówiła, że nic nie wie na temat Krzysia. Nie wiedziała nawet, gdzie znajdował się jej własny syn. Potwierdziła natomiast, że nocował w domu. Później tego samego dnia Przemysław razem z tatą zaszli do Tarnowskich. Chłopak twierdził, że nie widział ich syna i nie wie, co się z nim stało. Napomknął również, że Krzyś był spoko facet. Ojciec Przemysława poradził rodzicom, by w poszukiwaniach posłużyli się psem tropiącym. Od czasu zniknięcia Krzysia pani Tarnowska nie uśmiechnęła się ani razu. 2 kwietnia wieczorem dowie się okrutnej prawdy, a po 6 kolejnych dniach policja wyłowi ciało jej syna z rzeki. Wydarzenia tamtej nocy. Krzyś stawił się w umówionym miejscu przy huśtawkach. Po chwili zmroku wyłonił się Artur i Przemysław. Mamy dla ciebie pistolet, o który prosiłeś, oznajmili. Było trudno, ale udało się go skombinować, dodał Przemysław, wyraźnie dumny ze swojego osiągnięcia. To gdzie on jest? Dopytywał Krzyś. Spokojnie. Zakopaliśmy go tu w pobliżu, by nikt nas z nim, nie daj Boże, nie nakrył. Gdy byli już w odpowiednim miejscu, Przemysław zniżył się i zaczął kopać. Krzyś z uwagą przyglądał się, jak kolega nerwowo odrzuca kolejne garści piasku. Schylił się, by lepiej widzieć, jakby miało to przyspieszyć odkopywanie broni. Był podekscytowany, zupełnie nieświadomy, że jest to jedynie ukartowane przedstawienie, które ma odwrócić jego uwagę od tego, co za chwilę miało się wydarzyć. Przemysław był zaopatrzony w długi kuchenny nóż. Artur zabrał z domu młotek z gumowym obuchem.
Plan był prosty. Zaatakować Krzysia tak, jak to widzieli w magazynie 997. Umówili się, że Przemysław zajmie czymś ofiarę, a Artur ogłuszy Krzysia. Jednak plan wydawał się prosty tylko w teorii. Gdy przyszedł odpowiedni moment, Artur stchórzył. Przemysław spojrzał pytającym wzrokiem na kolegę, wyraźnie zdziwiony, że ten nie realizuje umówionego wcześniej planu. Artur przez chwilę zdawał się unikać jego wzroku. Przemysław nie wytrzymał. Teraz albo nigdy, pomyślał. Widząc, że niedoszła ofiara odwraca się w stronę Artura, wyjął spod kurtki nóż i ugodził Krzysia w plecy. Chłopak poczuł rwący ból pod łopatką. Na podwórku rozległ się jęk. W pierwszej chwili nie wiedział, co się właściwie wydarzyło, ale po chwili instynkt kazał mu walczyć o życie. Zastrzyk adrenaliny zdawał się zagłuszać ból. Przynajmniej na chwilę. Krzyś zerwał się do ucieczki. Pędził co sił w nogach. Biegł na pole przed osiedlem, ale powoli czuł, że życie z niego uchodzi. Z każdą sekundą tracił siłę. Jeszcze przez chwilę powłóczył nogami, ale w końcu opadł z sił i padł przy huśtawkach. Po chwili dobiegli sprawcy. Artur już się nie wahał. Zaczął układać Krzysia młotkiem. Ten katowany płakał i błagał o darowanie życia. Przemysław w tym czasie szukał noża, który wypadł z pleców ofiary. Chłopak prawie nie kontaktował. Co chwilę tracił przytomność. Sprawcy wiedzieli, że nie mogą go tu tak po prostu zostawić. Nie na widoku. Obaj złapali za kurtkę i zaczęli wleć ciało po podwórku. Dotargali go do studzienki kanalizacyjnej. To właśnie tam planowali wrzucić ofiarę. Przed sądem będą tłumaczyć, że chcieli go jedynie nastraszyć i dać nauczkę. Twierdzili, że chcieli wrzucić go do studzienki, a potem mieli zawiadomić rodziców. Przemysław miał przygotowany uchwyt globusa, którym chciał otworzyć właz. Nie udało mu się. Właz okazał się zbyt ciężki. Plekli więc ciało dalej, w stronę Odry. Krzyś nadal żył i stawiał opór na tyle, ile starczyło mu sił. Przemysław podciął Krzysiowi gardło 3 razy. Chłopak zaczął harczeć, aż w końcu stracił przytomność. Przed rzeką natrafili na kolejną studzienkę, ale i tu właz okazał się zbyt ciężki. Zawlekli ciało nad brzeg rzeki. Oprawcy opadli z sił. Chcieli wrzucić ciało do rzeki, ale obawiali się, że zbyt szybko wypłynie. Zaczęli więc rozglądać się za kamieniami, którymi mogliby obciążyć kieszenie Krzysia. Tak, aby mieć pewność, że natychmiast pójdzie na dno. Nagle usłyszeli czyjeś kroki. Musieli porzucić swój plan i z obawy przed nakryciem bez wahania zepchnęli chłopaka do rzeki. Później wyjdzie na jaw, że nadal żył. Krzyś ocknął się w kontakcie z lodowatą wodą. Chwilę walczył, by utrzymać się na powierzchni, ale szybko porwał go silny nurt. A potem zapadła cisza. Przemysław i Artur jakby niewzruszeni udali się do sklepu nocnego. Na ulicy Odrzańskiej kupili papierosy i wodę mineralną. Przemysław miał poplamione krwią spodnie i kurtkę. Wrócił do domu i poprosił mamę, by ta je wyprała. Brunatne plamy zastanowiły rodzicielkę, ale sądziła, że chłopak wdał się w kolejną bójkę. Wolała nie pytać, o co poszło. I tak nie usłyszałaby prawdy. Przemysław bez słowa zamknął się w swoim pokoju. Położył się na łóżku, wbił wzrok w sufit i jeszcze raz przeżywał ostatnie chwile życia swojego kolegi. Całą noc rozmyślał o tym, co zrobił i czy przyjdzie mu ponieść konsekwencje swoich czynów. Był spokojny. Na drugi dzień pochwalił się swoim czynem Tomaszowi B., któremu proponował zresztą udział w zastraszeniu Krzysia jeszcze kilka dni wcześniej. Tomasz wtedy odmówił. Tego dnia usłyszał od Przemysława, że stuknęli radyjko. Chłopak z rezerwą słuchał przechwałek. Myślał, że to żart. Do momentu, kiedy policja nie zaczęła interesować się zaginięciem Krzysia. Wtedy nic nie powiedział. Przemysław zagroził mu, że jeżeli ich wsypie, to inaczej z nim porozmawia. Tomasz był przestraszony. Wiedział, do czego Przemysław jest zdolny, ale jednocześnie gryzło go sumienie. Matka Tomka wiedziała, że coś trapi syna.
Któregoś wieczora usiedli i porozmawiali. Tomasz powtórzył to, co usłyszał od Przemysława. Mama Tomka wiedziała, że nie mogą tego tak zostawić. Natychmiast poszła z synem na komendę, gdzie ten wszystko opowiedział. 2 kwietnia zatrzymano sprawców. Ponad tydzień szukano zwłok. W końcu wyłowiono je 8 kwietnia na wysokości oczyszczalni ścieków. Do pierwszego procesu doszło 9 września 1999 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli 16-letni Artur G. i 17-letni Przemysław W. Obu przydzielono obrońców z urzędu. Sąd na wniosek oskarżycieli, rodziców Krzysia, Alicji oraz Tadeusza Tarnowskich oraz mecenas Piotrowskiej zgodził się na podanie w mediach danych i wizerunków sprawców. Zostało to pokierowane interesem społecznym. W uzasadnieniu czytamy, że ludzie powinni wiedzieć, jak było, co jest i czego nie mogą nigdy robić. Podczas odczytywania aktu oskarżenia Przemysław wydawał się niewzruszony. Jakby to, co czytano, nie dotyczyło jego ani nawet prawdziwych wydarzeń. Z niebywałym spokojem wpatrywał się w oskarżycieli. Już 2 dnia procesu bezpardonowo żuł gumę. Dało się odnieść wrażenie, że miał za nic wymiar sprawiedliwości. To, co chyba najbardziej uderza, to młody wiek sprawców i fakt, że ich działania były nadzwyczaj brutalne. Opis zdarzenia zajmuje kilka stron. Jak możemy przeczytać w Nowinach Raciborskich, jedna strona aktu to sam opis rozległych ran, jakich doznał Krzyś. Chłopiec miał liczne obrażenia czaszki, mózgu, szyi i klatki piersiowej. Bezpośrednią przyczyną śmierci było jednak utonięcie. Ta część chyba najbardziej rozrywała serce rodziców. Przed nimi na stole stała fotografia syna oprawiona w złotą ramkę. Sąd przesłuchał oskarżonych. I o ile Przemysław był cały czas zobojętniały, to Artur wydawał się zagubiony. Z lękiem spoglądał na sędziów i oskarżycieli. Dopiero wtedy dotarło do niego, co zrobił. Płakał podczas składania wyjaśnień. Finalnie obaj przyznali się do winy. U sprawców nie stwierdzono braku poczytalności. Jak czytamy w Nowinach Raciborskich, obaj mieli już styczność z wymiarem sprawiedliwości. Przemysław W. zaliczył włamanie do samochodu i kradzież roweru. Szpanował też pistoletem gazowym. Wygłupiał się z bronią. Podchodził do małolatów i ich straszył. Artur G. również miał swoje za uszami. Podczas powodzi w 1997 roku włamał się do sklepu Universe. Świadkowie zeznali ponadto, że cieszył się złą opinią i często widziano go pod wpływem. Co ciekawe, koledzy zobaczyli się dopiero na policji. Nie mieli ze sobą kontaktu po zbrodni. Ostatnie 2 dni wolności Przemysława upłynęły leniwie. 2 razy pojechał do rybnickiego Reala. Kupił sobie głośniki i układy scalone. Dzień po morderstwie udał się do firmy, w której miał praktyki. Tam ukrył obuch młotka w beczce oleju. Trzonek rzucił za szafę. Następnie bagarował. Przemysław twierdził, że pieniądze od Krzysia miały zostać przeznaczone na zakup broni. Nie umiał uzasadnić, po co jej potrzebował. Wiedział tylko, że ma to być pistolet 9 mm, 2 magazynki i 100 nabojów. Artur miał to zorganizować, jednak plan się nie powiódł. Oskarżeni wymyślili, że przedstawią Tarnowskiemu zaświadczenie z policji o zarekwirowaniu przeznaczonego rzekomo dla niego pistoletu. Zdaniem Przemysława nie planowali pozbawić kolegi życia. Chcieli go jedynie pobić i nastraszyć. Przyznał, że opowiadał znajomym o planowanym zabójstwie, ale na zasadzie żartów. Chciał pokazać, co to nie on. Zaprzeczył jednocześnie, by namawiał Tomasza do udziału w zbrodni. Doprecyzował również, że płaskownik, którym zadawał ciosy, nie ważył kilka, lecz zaledwie 0,5 kg. Co najmniej tak, jakby miało to coś zmienić. Zaprzeczył również, jakoby miał skoczyć ofierze na klatkę piersiową. Upierał się przy swojej wersji wydarzeń, w której to Krzyś zlecił mu kupno broni. Pieniądze roztrwonił, a jako że nie zakupił broni i nie miał z czego oddać, chciał, jak to ujął, pozbyć się problemu. Rzekomym motywem pobicia była również zemsta.
Tarnowski miał go kiedyś uderzyć przy kolegach i tym samym ośmieszyć na osiedlu. Za każdym razem zaprzeczał, że namawiał do udziału w zbrodni Tomasza. Jak się okazało, wysłał z aresztu list, w którym polecił kuzynowi porachować się z Kapusiem. Prokurator zapytał Tomasza, czy ten był lub jest zastraszany. Na co usłyszał: jego się już nie boję, ale boję się jego kolegów. Matka Tomka siedziała wśród publiczności. W pewnym momencie wstała i oznajmiła, że jej syn został dwukrotnie pobity. Tomasz niechętnie, ale potwierdził takie zdarzenie. Sprawcę zdołał opisać tylko jednym słowem – łysi. Nie znał żadnego z nich. Przemysław natychmiast zaprzeczył, jakoby kogoś nasyłał na świadka. Tłumaczył ponadto, że list o porachowaniu się z Kapusiem pisał w złości. Nie miał wcale tego na myśli. Nie odpowiada też za to, co dzieje się na podwórku i kto, kiedy i za co jest bite. Oskarżony zapytany o to, skąd pomysł na pozbawienie kolegi życia, odpowiedział, że wszystkiego nauczył się oglądając telewizyjny program 997. Co ciekawe, 5 lat wcześniej ówczesny komendant główny policji Zenon Smolarek otwarcie skrytykował program, twierdząc, że jest on instruktażem dla przestępców. Po jego interwencji program na jakiś czas zdjęto z anteny, a w jego miejsce emitowano program Dajcie znak życia o ludziach zaginionych oraz specjalne wydanie panoramy dotyczące wzrostu przestępczości w Polsce. Obrońcy oskarżonych wskazywali na przyznanie się do winy jako na okoliczność łagodzącą. Tłumaczyli, że szczegółowe zeznania ich klientów tylko pogorszyło ich sytuację. Mogli jedynie przyznać się do zabójstwa i przemilczeć przebieg zdarzenia. Tym samym oskarżycielom trudniej byłoby udowodnić brutalność ich czynu. Gdyby sprawcy nabrali wody w usta, kwalifikacja prawna czynu byłaby inna, a co za tym idzie, wyrok łagodniejszy. Jak czytamy w Nowinach Raciborskich, nie odpowiadaliby za kwalifikowaną postać zabójstwa, czyli tę ze szczególnym okrucieństwem. Obaj oskarżeni mogliby liczyć na łagodniejsze wyroki. Obrońca podkreślał również, że wersja sprawców o rzekomym zakupie pistoletu jest wysoce prawdopodobna. Tłumaczyłoby to nagłe wyjście ofiary z domu o godzinie 21, zatajenie przed rodzicami celu wyjścia oraz spotkanie w tak ustronnym miejscu. Zdaniem obrony miałoby to potwierdzać wersję ich klientów. Mecenas miał na celu przedstawić obraz oskarżonego jako człowieka szczerego, mogącego kiedyś wrócić do społeczeństwa. Jednak warto tu nadmienić, że Krzyś mógł nie mieć żadnego wpływu na miejsce spotkania, które przecież w całości zostało podyktowane i zaaranżowane przez Przemysława. Natomiast obrońca Artura starał się przekonać sąd, że jego klient nie powinien odpowiadać jako osoba dorosła. Mówił m.in. o kłopotach psychologów w nawiązaniu z nim kontaktu, nastrojach trudnych do zdefiniowania, trudnym dzieciństwie, ojcu despocie i kłopotach wychowawczych matki, która sygnalizowała je w sądzie rodzinnym, aczkolwiek nie doczekała się pomocy ze strony kuratora. Wskazał również na brak prognozy co do dalszego zachowania oskarżonego, co przy jego niedojrzałości ma duże znaczenie. Wnioskował o ukaranie Artura jak osoby nieletniej i osadzenie go w zakładzie poprawczym. Na koniec procesu Przemysław i Artur przeprosili rodziców Krzysia. O ile Przemysław mówił to bez większych emocji, jakby z przymusu, to Artur płakał. W swoim wyroku sąd, uznając obu chłopców winnych, przychylił się w większości do wniosku prokuratora. 25 lat dla Przemysława W. i 15 lat pozbawienia wolności dla Artura G. To najwyższy wymiar kary przewidziany dla nich w kodeksie karnym. Obaj zostali pozbawieni praw publicznych na 5 lat, natomiast prokurator żądał 10 lat. Sąd wyrokując, wyszedł z założenia o konieczności zwiększenia represji za tego typu czyny, w tym przypadku wymagające potępienia ze względu na motywację. W przypadku Artura uwypuklił bezinteresowność w zbrodni. Dodał, że jako osoba o większym stopniu rozwoju mogła tych zbrodni zapobiec. Sąd dał tym do zrozumienia, że nie zgodził się z argumentacją obrońcy.
Sąd wbrew wnioskowi oskarżyciela posiłkowego nie ograniczył możliwości przedterminowego zwolnienia. Mecenas Piotrowska przestrzegała. W tej sprawie mieliśmy do czynienia z wielką społeczną znieczulicą. Pewien krąg osób wiedział o planowanej zbrodni, ale nikt nie uprzedził Krzysia. Nikt też ze znajomych sprawców, wiedząc co się stało, nie powiedział o zdarzeniu, kiedy policja poszukiwała chłopca. Po przesłuchaniu świadków wyszło na jaw, że historia z rzekomą prośbą Krzysia o zakup broni została całkowicie zmyślona. Przemysław pożyczył pieniądze od ofiary na zakup malucha. Był on wystawiony na sprzedaż kilka ulic dalej od ich osiedla. Chciał go kupić i wyremontować. Nie miał na to pieniędzy. Zwrócił się do Krzysia z prośbą o pożyczkę, ale jak się później okazało, pieniędzy nie zamierzał oddać. Obiecał, że da się w zamian przejechać. Dla mamy Krzysia proces był bolesny. Żadna kara nie wróci życia jej synowi. Na ostatniej rozprawie powiedziała: jestem matką zabitego syna, więc mogę mówić o bólu. Moje dziecko swoimi dobrymi uczynkami zrobiło w swoim krótkim życiu wiele dobrego. 26 maja to ja teraz chodzę do niego. 1 czerwca nie mogę go przytulić, choć matki zabójców będą mogły to zrobić ze swoimi synami, bo oni przecież kiedyś wyjdą na wolność. Jako że historia wydarzyła się w 1999 roku, a sprawcy dostali wyroki 15 i 25 lat, jeden z nich jest już dziś wolnym człowiekiem. W internecie pojawiła się informacja, że chłopak zbierał wszystkie wycinki z gazet na temat swojej sprawy. Podejrzewa się, że może chcieć się zemścić. Za chwilę na wolność wyjdzie drugi. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co Wy sądzicie o całej sprawie. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę, jest to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam. Im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.